O, on sprawdza, czy zadziała. Jesteśmy w miejscu, gdzie oddajemy pierwszy odcinek bariery elektronicznej. Liczy on 21 km. Do zabezpieczenia tego odcinka wykorzystano 42 km kabli detekcyjnych, 241 kamer dzienno-nocnych, 67 kamer termowizyjnych. Mamy teraz sytuację po roku względnego uspokojenia. Dzięki gigantycznemu wysiłkowi państwa polskiego, ale również przede wszystkim Straży Granicznej. Straży Granicznej sytuacja jest pod wieloma względami dużo, dużo lepsza. Dziesięciokrotnie mniej prób nielegalnego przekroczenia granicy, zabezpieczenia, niezwykle profesjonalne i solidne. Jestem przekonany, że to, co robimy, powoduje, że będzie to najbezpieczniejsza granica zewnętrzna Unii Europejskiej, a na pewno już teraz możemy mówić, że jedna z najlepiej zabezpieczonych, jeśli nie najlepiej zabezpieczona granica Unii Europejskiej.